Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie na EU1 i myślę, że zrobimy naprawdę ogromny progres w lochach, dlatego, że wiadomo, dawno nie pojawiał się odcinek z tego paladyna, ale w tym czasie on się bardzo mocno wzmocnił. Jak widzimy, brakuje nam tylko i wyłącznie czapki, jeżeli chodzi o legendarne itemki, no i brakuje mi trzech legendarnych kamyczków. Mamy tutaj w klacie jeszcze czarny, no i w pasku i w pierścionku. Tak to wszystkie czarne gemiki zmieniliśmy sobie właśnie również na legendarne, więc no paladyn się bardzo mocno wzmocnił, że tak powiem, i będziemy dzisiaj cisnąć te lochy i wbijać levele. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie przy okazji legendarnego lochu, zwłaszcza tutaj na EU1, na EU2, dlatego, że tam to daje największego boosta. Jeszcze oczywiście na EU1 nie mogliśmy mieć legendarnych gemów, dopiero teraz możemy, więc wszystkie postacie bardzo mocno zlevelowały. Dobrze, zaczynamy. Jak to tutaj wyglądało? Ogólnie na paladynie mówię, teraz się za dużo nie dzieje. W tym momencie mamy tyle runek, jak widzicie. Ostatnio, w ogóle wczoraj jeszcze na streamie wieczorem, jak robiliśmy sobie legendarne lożki, to poleciała nam tutaj brońka. Brońka, która mi dała chyba z 50 średnich, no i jeszcze oprócz tego runkę 33%. Do tej pory miałem oczywiście 30, więc również fajnie się złożyło, bo dzisiaj planowałem nagrywać ten odcinek z lochów. No ale dobrze, jeżeli chodzi ogólnie o postać, to tak jak wspomniałem, nic tutaj się nie działo przez ten ostatni czas. Runki oczywiście cały czas lecimy do przodu, żeby jak najszybciej te maksy dostać. Mamy tutaj bardzo dużo itemków epickich do kibla odłożonych, no bo wiadomo, mieliśmy ten legendarny loch, robiliśmy go, więc te itemki nam wylatywały. No i co? I tak to ogólnie wygląda. Pupilki oczywiście w sumie karmimy same te końcowe w tym momencie, jeszcze nie mamy żadnego na poziom 200. Lożków nie robiłem od ostatniego odcinka, twierdza nam się buduje już na poziom 20, no i surek tutaj też mamy sporo, więc będziemy lecieć oczywiście akademię później na 20. Jeżeli chodzi o podziemie, to jakoś bardzo się tu nie napinam, przynajmniej na razie. Serce, jak widzicie, w dalszym ciągu na poziom 15 się buduje, potem chyba tego trenera będę musiał podbić, no i wiadomo, jakiś tam przygodomat i tak dalej. Gildyjka top 3, tak na szybko wam przelecę, no bo tutaj no jest taki zastój, można powiedzieć, w sensie ja mam bardzo dużo lochów do zrobienia i dzisiaj na pewno tych leveli troszkę wbijemy, no ale generalnie tak, jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, no to zastój, no mamy już ten 351 level, jeszcze 9 leveli i będę zaczynał tutaj stopowanie, więc no za dużo się po prostu nie dzieje. Gildyjka top 3 wygląda w tym momencie tak, no i chyba tyle, nie? Chyba tyle mówię, ostatnio się głównie skupiliśmy właśnie na tym legendarnym lochu, żeby jak najwięcej tych itemków dostać, no i oprócz tego jeszcze skupiłem się na kopaniu tych legendarnych gemików. Oczywiście szanse nie były jakieś duże, dlatego, że zobaczcie, tutaj mamy raz, dwa, trzy itemki, w sumie jak ja kopałem, to broni nie miałem, więc powiedzmy, że tylko dwa, no i tutaj mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli mieliśmy tylko 8 legendarnych itemów, no a co za tym idzie, szans na te legendarne gemy nie było za dużo, tu nam się w ogóle zaraz gemik skończy wykopać, no niestety na HP duży, no ale jakoś tam się nam udało, no teraz będę w ogóle się starał w ten weekend, bo teraz mamy event twierdzy również, jeszcze te 3 gemy sobie jako tako znaleźć, no i może będziemy to mieć z głowy już będziemy mieć komplet, wszystko legendarne. Dobrze, jeżeli chodzi o pachołki, to mamy runki 30%, mamy tutaj po 15%, no i wszystko, nie? Chyba wszystko, jak macie jakieś pytania co do postaci, to piszcie w komentarzu, no ale mówię, za wiele tutaj się nie działo. Dobra, zaczniemy sobie może od portalu. Aha, jakieś tam portale mam do popokazywania wam, więc może to sobie zaraz obejrzymy, no ale właśnie, tu mamy Magusia, troszkę mu zbiliśmy, ale nie za dużo, chyba ten trener jest troszeczkę taką naszą bolączką, dlatego, że trenera mam dopiero na poziomie 12. Zazwyczaj jak budowałem serce na 15, to ten trener był jakoś na 13, 14, więc troszkę to tam wiadomo dawało, no ale nieważne, co my tutaj mamy? Aha, pokonanie jednoruga, to wam zapisałem, oczywiście nic ciekawego. Mieliśmy tutaj Paladona 88, no i tego jednoruga i zarazem też Heraldona na tym Paladonie 88 pokonałem. Trochę nawet za późno, troszkę mogłem to szybciej zrobić, no ale jakoś tam na streamie mi ktoś przypomniał, jeżeli dobrze pamiętam. No i teraz w tym świetle sobie karmimy tego jednoruga. Jednoruga i mamy Paladona na 9.3, a nie na 88, bo zrobiłem misklika i przez przypadek jeszcze go tam trochę nakarmiłem. No ale akurat jedzonek do światła mam bardzo dużo, światło nie jest jakieś tam istotne. Dobra, lecimy
polecimy z tymi portalami jeszcze, no tak słowem wstępu, żeby wiecie, pokazać wam co tutaj się zadziało, no ale powtarzam, nie zadziało się zbyt dużo. Robiłem codziennie oczywiście awkę, jakiś tam level up z kalendarza nam wpadł też w tym czasie, natomiast no jak widzicie, jakiegoś szybkiego progresu nie było, mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni. Troszkę mi się też lochów odblokowało, na jakimś chyba 340 levelu, na jakimś chyba 350 też mi jakiś kluczyk poleciał, więc dzisiaj to wszystko mam nadzieję, że sobie poczyścimy. Między innymi na Esteros mamy 10% chociażby, no ale to jest oczywiste, no legendarne itemy plus legendarne gemy, no to wiecie jak to wygląda. Jak wbijemy kilka dzisiaj leveli, bo taki jest plan, mam nadzieję, że nam się to uda, to oczywiście będę jeszcze robił troszeczkę tego legendarnego lochu, jeszcze może żeby tą czapkę znaleźć, może jakąś lepszą broń, no i wiadomo, jeszcze tam troszkę podopychamy sobie może w przyszłym tygodniu, może za 2 tygodnie i zaczynamy stopowanie lochów. Dobrze, tak wyglądały nasze portale i lecimy tutaj, strefa światła, może zaczniemy po prostu od tej, od tego miasta Intryg. Mamy tutaj bałwana i wilk cienia, 10%, no i właśnie, zobaczcie, pierwsza próba, no ale na niego, tak jak wspomniałem, było 10%, więc nie ma co się dziwić. Mamy jakiś wisiorek, możemy go dać tu, on będzie do wiedźmy, no niestety nie mam za dużo miejsca. To też jest problematyczne troszeczkę, ale to mogę rozmontować, bo to jest na wszystkie staty. No i coś tam jeszcze będę rozmontowywał, jak nam poleci, nie ma problemu. Dobra, zobaczmy jak wygląda ta walka. No walka paladyna, mimo że to jest razy 3 z wojownikiem, to nie jest to jakieś porywające, że tak powiem, ale nieistotne, to jest nieistotne. Obejrzymy sobie jak to tutaj wyglądało. 13 milionów krytyk, 12 milionów krytyk, no i prawie 20 milionów. Piękna sprawa, lecimy dalej. Dobra, może od góry. Dojo bohaterów z dzieciństwa, to mamy. To nam też przy okazji da, na nią mamy 22%, nie będziemy tego oglądać, bo to są takie gówno lochy, że tak powiem. Natomiast no to nam da naklejki do klasera, więc dobrze będzie to zrobić. No i tego expa też tam troszeczkę dostaniemy. Tylko pytanie, na czym my się w tym momencie zawiesimy. Ja tutaj mam obrażenia od zimna chyba, dokładnie 33%. No a ten przeciwnik jest odporny na zimno. No nie będę wymieniał runki. O dobra, i tak nam siadło. To możemy sprzedać normalnie. Nie będę wymieniał runki, no bo wiadomo, runka 33%, lepiej ją mieć w swojej broni, aniżeli wymieniać na jakąś 30 tylko dlatego, że ma inny żywioł. No a te lochy też nam nie dają jakoś bardzo dużo, więc nie będę się tutaj napinał. Dobra, okej, to nam jeszcze padło i teraz mamy Magusia, odporność na błyskawice. No jak się troszeczkę dłużej pomęczymy i on nie będzie padał, to po prostu będę leciał dalej. Mamy trzecią ligę superbohaterów, zapominalska 5, 19%, Uruk Urksi 14%, tego bałwana już pokonałem, natomiast po bałwanie my chyba mamy dokładnie zwiadowcę i on chyba też nam padnie, dokładnie. I mamy 3-5-2 level i teraz jest chłopięcy Brin, on chyba niestety będzie, no będzie problemem, nie, bo to jest wojownik, ale to oczywiście zaraz zobaczymy. Dobra, czerwoną demonikę sobie jeszcze obejrzymy, dlatego że to może być ciekawa walka. No i lecimy dalej. Kurczę, powiem wam, już nie mogę doczekać, kiedy nagramy ten odcinek z Paladyna. Jak już widziałem, jakie tutaj mamy procenty na to wszystko, no to aż już mnie nosiło. Tornado oczywiście nie robimy. Tornado już sobie stopuje na tym 486, tak jak planowałem. Lecimy dalej. Teraz mamy zapominalską 5, prawie 20% dokładnie. No i ten chyba nam również powinien paść. Cyk. I mamy ten loszek zamknięty. Spoko. Dobra, tu jakieś... O, i od razu osiągnięcie. Zawsze to jakieś dodatkowe statystyki. Tu mamy jakieś słabe itemki, bo tam były niższe levele, to ja będę rozmontowywał. No trudno, trzeba tak zrobić. Dobra, dalej, Uruk Urksi, Góra Popiołów, to jest to. Wojownik 14%, 362 level, więc też nam expa dał sporo, nie będziemy tego oglądać. Teraz mamy Wężoustnego, który jest magusiem, 377 level. Czy jego nam się uda pokonać? No próby są praktycznie same bliskie. Co chwilę mu zostaje 10 milionów HP, 15. No ale nie wiem w sumie, dobra, troszkę go tutaj poklikamy, troszkę popróbujemy, ale zobaczymy jak to, okej, wyszło jednak, super, nie będziemy też tego oglądać, wiadomo jak to wygląda. Teraz mamy Samowara Bladego, który jest zabójcą. Czy tego zabójcę byśmy zrobili? No chyba już nie. Chyba z tego co widzę, to no ciężko mu w ogóle do połowy HP zbić. Dobra, to jeszcze oczywiście zrobimy skana. Teraz tak, miasto Intryg ubiłem. No i mamy szalonego pupila. Szalony pupil w smoczym skarbcu, natomiast to jest strefa mroku. Dokładnie. Tego wojownika 6% na niego. Zobaczmy jak to wyjdzie. Wojownik, więc raczej bez problemu. Odporność na ogień, ale chyba
powinien nam paść również, dokładniej. Mamy 3-5-3 level, okej. Okay. Dwa levele już wbite, mamy jakieś rękawice dla Kunegundy, zobaczmy. Plus 29, bardzo fajne, tylko niestety musimy runkę zamienić. A czy ja przypadkiem nie mam jakiejś runki takiej, wiecie, która mi da więcej tych punktów życia? Dokładnie, na przykład 8%, będzie ładnie, cyk, cyk, dobra. I musimy oczywiście zaczarować. Nie sprawdziłem, czy ja tu mam wszystko zaczarowane, ale tak, wszystko mam to, co mieć powinienem. Tu itemki też poulepszane razy 10, bo mi się często zdarza zapominać ulepszać, jak wymieniam, ale wszystko jest ok. Dobra, lecimy dalej. W ogóle jeżeli chodzi o legendarny loszek, to możecie być ciekawi statystyk, to wam też jeszcze pokażę i topkę serwera wam pokażę na końcu, bo oczywiście serwer bardzo mocno poszedł do przodu, już co niektórzy mają wymaksowaną twierdzę przez loszek Ultimate, więc no tak to niestety wygląda, ale to wam pokażę już na końcu tą topkę, jak nie zapomnę. Tak czy inaczej, no właśnie, zrobiłem póki co na tym paladynie 10 razy... No i zdobyłem 500 000 000 golda, z tego co widzę, 513 milionów. No a jeżeli chodzi o itemki, no to widzicie, brakuje nam tylko czapki, więc nie ma tragedii. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy tak, ten smoczy skarbiec, smok ze wstrząsem mózgu, zwiadowca, chyba też do zrobienia, tak mi się wydaje. Potem jeszcze w górze Olimp mamy meduzę, 3,5%, na Leandera mamy 3,20%, to nam też da na pewno dużo expa. Potem jeszcze mamy irracjonalnie irytujące Infernusy, na nie mamy 2%, Wacław podwykonawca 2%, no i potem dopiero karuzela z idolami 0,47, więc no troszkę zrobimy, troszkę tych loszków zrobimy, ok, to nam jeszcze siadło. Dobra, i teraz mamy Magusia, tego Magusia na razie odpuszczę. Dalej, Meduza, no ona nam nie da za dużo expa, to jest ta, 305 level zaledwie, no ale skoro jest szansa, żeby uzupełnić klaser, jest szansa, żeby ją pokonać, to czemu by tego nie zrobić, zwłaszcza, że mówię, mamy na nią 3,5% i cyk, siedzi. Nie oglądamy tego. Teraz tak, Leander, dokładnie, wojownik, 3,21% z tego co widzę. No i obejrzymy sobie tą walkę. Jeżeli uda nam się go pokonać, to oczywiście obejrzymy tą walkę dokładnie, bo myślę, że to będzie walka dość ciekawa. Dobra, to jeszcze rozmontuję, no i na dzisiaj tyle. Te itemki zostawiam, no bo one są po dyszku. Wiadomo, jak będzie chciała je wiedźma, to dzięki temu sobie dostaniemy no po dwie statystyki za taki jeden itemek. Tu już w ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o moje podstawy, tu dobiłem już 3500 siły, tu mam 3000 prawie 500 HP, natomiast to już kosztuje 10 milionów. No i na razie chyba jeszcze będę szedł tak 1:1, powiedzmy do jakichś 6000 tego i tego, no i potem jak będę miał 6000 podstawy w tym HP, to chyba odbije siłą, bo wiadomo, po klik, jak już skończymy stopować lochy i będę chciał te lochy klikać, to więcej tej siły nam się przyda. To tak jeszcze w ramach informacji. Dobra, obejrzmy sobie, jak nam poszło z Leanderem, jak to tutaj wygląda. No on nie ma za dużo HP, ale za to bije bardzo mocno, chociaż no bez tragedii, 300 milionów expa zainkasowane, lecimy dalej. Teraz mamy choleryczkę Hanę, chyba jej nie zrobimy, ale to za momencik. Irracjonalnie irytujące Infernusy, wojownik, 362 level, też tego expa dostaniemy sporo. No to już są takie loszki, gdzie nawet jak nie dadzą nam tych 300 milionów, to dadzą jakieś 200-250, to oczywiście też jest jak najbardziej na plus. Dobra, dawaj, dawaj, co dalej? Potem, no potem to 13 piętro właśnie. Oczywiście zacznę stopać lochy, już jestem zdecydowany, że to będzie na poziomie 360. Zobaczmy tą bestyjkę, może też by się udało pokonać. No, chyba siądzie. Jestem już zdecydowany, że to będzie na poziomie 360. Myślę, że to może wyjść naprawdę fajnie. Widziałem w ogóle, że sporo osób na tym serwerze w okolicach 360 zaczęło stopować. Natomiast, no, jeszcze na odcinek po pierwsze z wbijania tego 360 chyba się pojawi, no bo dzisiaj raczej nam się nie uda tego zrobić, no jeszcze 6 leveli, więc wiadomo, to pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że oczywiście jeszcze będzie odcinek, gdzie będziemy zamykać i Esteros i 13 piętro, bo z tym nam też troszeczkę zejdzie, oczywiście mowa o 13 piętrze w mroku, no a to będziemy musieli zrobić, żeby dostać pupile, to kolejna sprawa. Dobra, dalej, tutaj już dwa pokonaliśmy, no to co, 13 piętro w mroku, to też, aha, to jest Wacław podwykonawca, wojownik, to nam też da oczywiście 300 milionów expa, więc też jak najbardziej git. No i powiem wam szczerze, że tak liczyłem, że taki 355 level wbijemy i chyba uda nam się to zrobić. Chyba akurat no 4 levele, nie? 4 levele finalnie wbije, chyba będzie spoko. Dobrze, coś mamy na zręczność, zobaczmy, plus 98 i nie musimy runki zamieniać. Jezu, jaki cudowny itemek. No ja tu właśnie za dużo tego legendarnego lochu nie robiłem, też tak bardzo jakoś nie przebierałem tych pachołków, no i to widać.
grać. Dobrze, obejrzmy sobie tego Władcę. Bardzo lubię takie odcinki, gdzie bardzo szybko wszystko pada, dlatego że dzięki temu cały czas coś się dzieje, nie? Nie ma takiej nudy, że klikamy jeden lock przez 10 minut, tylko ciągle coś. Dobra, zobaczmy. No tu pachołki pierwsze dwa za dużo nie zrobiły. Kunegunda tu widzę, że zaczyna tańczyć. Widzę, że zaczyna... No właśnie, Kunegunda tutaj bardzo mocno wykierowała. Nasz Firebolik też mu sporo zrobił. No i lecimy dalej. Lecimy sobie tutaj oczywiście w... no po prostu pokonanie Wacława. Spojrzałem na coś innego i się zamyśliłem. Nieważne, dobrze, co dalej? No i teraz to by było na tyle. Generalnie to by było na tyle. Oczywiście robimy jeszcze jednego skana. Zobaczymy jak to wygląda. Na co nam jeszcze fajne procenty zostały do poubijania. Bo myślę, że się możemy pozytywnie zaskoczyć. A nie, jednak pozytywnie się nie zaskoczymy. Choleryczka Hana 0,60%. No możemy spróbować ją ubić. 0,58 dokładnie. Ona jest magusiem. No ona może siąść. Ona... No, dokładnie. Ona, tak jak wspomniałem, może siąść. 0,60, przysięgam. 0,58 dokładnie. Ale dobra, to nam padło w miarę szybko. Co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Mamy karuzelę z idolami. Tu możemy sobie zrobić cyk, cyk. No i co? I to po prostu sprzedam niestety. Mamy karuzelę z idolami 0,58 również. Tylko czy my chcemy to robić? No to jest 244 level. To jest dosłownie gówno loszek. On nam w ogóle expa nie da. No ale skoro mamy takie procenty, co jeszcze? Lucjusz czysto krwisty 0,50, no i Motus podbijakiem 0,19, z takich powiedzmy, no nie licząc z karuzeli z idolami, ale z takich wiecie, jakichś ciekawszych loszków, nie? Więc no tak średnio bym powiedział. Fajnie by tu było jeszcze dobić ten 3,55, bo to był mój taki cichy cel na ten odcinek powiedzmy, żeby wiecie, ten 355 sobie wbić. No oczywiście jeżeli nam się nie uda lochami, to wbijemy to. A ile mamy w ogóle na tego... O kurde, na Sinego Gula mamy i tak not possible, to nawet jak ja bym chciał tutaj robić tornado i coś w tym tornadzie działać, to bym tego Sinego Gula nie mógł jeszcze przejść, to ciekawe w sumie, ale pewnie jak już będę miał wszystkie legendarne itemki, w sensie wszystkie legendarne gemiki, to raczej ten Siny Gul już nam padnie, tu już raczej będzie na luzaczku, no ale dobra, teraz mamy tak, to nam nie chce za bardzo paść z tego co widzę jeszcze w tym momencie, no pytanie, czy ja chcę marnować trochę grzybów, żeby próbować tego motu z podbijakiem na 0 19 z pobijakiem, chyba powiedziałem podbijakiem, ale tak tutaj na SF tu się pisze. Czy jakiegoś Lucjusza może spróbować? No dobra, powiedzmy, że na tego jeszcze z 50 grzybów, jak padnie to spoko, jak nie to trudno. Nie ma sensu jakoś tam bardziej się napinać o to. To jest jedynie, no mówię, expa tyle co nic, jedynie tam naklejka do klasera, więc nie ma jakoś bardzo napinki, jak nie teraz to później. No i co? I tego Lucjusza ewentualnie jeszcze moglibyśmy pokonać. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no zobaczymy, no dobić po prostu ten 355. Reszty już nie ma sensu klikać, bo kolejnego levela na pewno nie wbijemy, a jeżeli ten 355 by nam się udało już wykręcić tak typowo loszkami, to by było jak najbardziej spoko. Dobra, 4, 3, 2, 1, 0. Okej, nie udało nam się tego zrobić. Lecimy do Lucjusza. No tego motu chyba nie ma co. Chyba, że Lucjusz nam nie padnie w jakieś, nie wiem, 200 grzybów albo więcej. No to wtedy ewentualnie jeszcze do tego motu spróbujemy. No ale myślę, że padnie. To jest maguś. Widzimy ci magowie. Choleryczka Hana jakoś szybko padła. Ten mag przed tym, który był, ta bestyjka Bella również nam szybko padła. Więc ten Lucjusz myślę, że mając na niego 0,50 też powinien jako taką... tam nam paść, no wiadomo jak to wygląda. Jeszcze się zastanawiam w ogóle, czy może, ile my mamy tutaj dusz, bo tak, może zrobimy tak, to sobie skipniemy, tutaj puścimy trenera, może chociaż nie, no dobra, niech będzie to w ten sposób. Tutaj już nie będę skipował, myślałem, że to będzie tańsze szczerze, ale 720 grzybów to nie będę wydawał, ale dobra, serce już 15, teraz już będziemy budować trenera, to się tam na przyszły odcinek nam przyda, żeby ten 360 już dobić, no i potem się zajmę przygodomatem. W sumie przygodomat mamy na 13 poziomie, mamy większy niż trenera o dziwo, nie wiem jak to się wydarzyło, ale dusz mamy sporo, więc dobra, niech będzie tak. Myślałem, żeby tego trenera skipnąć przez chwilę, ale 720 grzybów, nie ma sensu aż tyle na to tracić. Dobra, no próbujemy bez trenera w takim razie, on by tam na pewno pomógł, zwłaszcza na magusia, no ale skoro tego trenera nie skipujemy na razie, to nie ma co, po prostu trzeba jako tako spróbować bez tego. No nie mamy nawet na żaden taki lock, wiecie, który nie daje za dużo expa, który można by było kliknąć właśnie jako taką dobitkę levela, nie mamy nic takiego. Największe procenty jakie mieliśmy to były na tą choleryczkę Hanę, potem mamy karuzela z idolami za kreble 0,58, no i potem 0,50 na Lucjusza, więc no...
niestety, nic tutaj więcej nie wycisnę. Nawet te lochy jakieś tam dojo, bohaterów z dzieciństwa mamy 0,16, smoczy skarbiec 0,07, dom strachów 0,05, no sami widzicie jak to wygląda. No niestety, jesteśmy paladynem, ale tak czy inaczej progresik mimo wszystko, nawet jak nie wbijemy tego 3,55, to mimo wszystko progresik bardzo, ale to bardzo fajny. Nie ma myślę co narzekać, bo jak na paladyna wiecie, ja jestem zadowolony. Jeszcze 5 leveli tutaj stopowanko na postopowanku, chociaż ono będzie trwało bardzo długo, bo chyba jeszcze nigdy nie zaczynałem na 360, zawsze ten 370, 375 to było minimum, więc na tym 360 jak zaczniemy, to będzie trwało bardzo długo, ale myślę, że to odda, myślę, że tutaj finalnie będziemy mieć jeden z wyższych leveli na tym serwerze, więc dlaczego by nie spróbować. No to jest właśnie też to, że ja sobie to testuję, nie? Co już wam chyba kiedyś mówiłem, ja sobie testuję, też wam pokazuję jak to wygląda. Na Magusiu zaczęliśmy na 384, też nie stopowaliśmy do jakiegoś 470, 475, więc tamten level nie jest jakiś super, nie? Mogło być to zrobione zdecydowanie lepiej. Z drugiej strony na Zabójcy teraz stopowaliśmy, myślę, że książkowo od 375 do jakiegoś 470, więc myślę, że na Zabójcy ten level naprawdę odda, jak już klikniemy te lochy. No i wiecie, każdą postać jakoś tam delikatnie inaczej, żeby po prostu finalnie zobaczyć, jaka taktyka będzie najlepsza, że tak powiem. No ale żeby to sprawdzać, no to każda postać musi mieć chociaż te półtorej roku, dwa lata, żeby no dotrwać do takiego późnego etapu. Tak samo na Wojowniku na przykład zostawiłem Tornado na tym 486, już tego nie ruszałem, no i tam znowu z samego Tornada mam ponad 10 leveli do wbicia, jak skończę stopować loch. Więc to też jest fajne, nie? No dziwnie to wszystko, no każda taktyka jest inna, każdy robi inaczej i zawsze to jakoś tam inaczej wygląda. Dobra, może jeszcze jednego skana, zobaczmy w ogóle ile mamy na to 13 piętro. Nie chcę tu przedłużać sztucznie tego odcinka, ale zobaczmy jeszcze ile mamy na to 13 piętro. No nie, nie mamy. Poczekajcie, bo to będzie kolejny. On jest Anioł Apokalipsy Alex, not possible. No nie, mamy albo karuzelę z idolami, albo tego Lucjusza. Na 13 piętro nam teraz spadło na 0,16, więc no nic, no muszę spróbować tego ubić. No nie ma opcji. Nie ma opcji, powiem wam szczerze. Ewentualnie mógłbym tą karuzelę, no bo na nią... No w teorii to jest Wojownik chyba w karuzeli, tak, tak, dokładnie, no w teorii jakby tam Kunegunda podziałała. No dobrze, 70 grzybków na tego i wracamy do karuzeli. Czy ta karuzela nam da level? No myślę, że nie, szczerze, miałem mówić, że śmiem wątpić, ale nie wiem, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że nie dostaniemy levela z tej karuzeli, no ale już będziemy bliżej, nie? Będziemy bliżej tego levela, kilka misji i nam pewnie levelik wpadnie, to tak swoją drogą. Dobra, no ale może się tego Lucjusza uda ubić, no zdecydowanie bym wolał jego, no to jest 377 level, prawie 300 milionów expa, no tutaj wbijemy 355 nawet z nadwyżką i to z dość dużą nadwyżką, że tak powiem, no ale dobrze, no na razie musimy robić tak jak to wygląda w tym SF Toolsie i według tych procentów. No ale tu no, różnica jest mała. Jedyny plus to, że tamten jest Wojownik, tak jak powiedziałem, i tam ewentualnie Kunegunda może coś pomóc. No a generalnie no to i to będzie ciężkie. Chociaż no nie ma co narzekać. No równie dobrze moglibyśmy tej choleryczki Hany tak szybko nie ubić. Na nią procenty były niewiele wyższe. No i potem się ewentualnie męczyć z czymś innym albo po prostu nie dobić tego 3,55, no a wiemy, że na pewno ten level sobie dobijemy, to jakby nie ulega wątpliwości, nawet jak nie lochami, to oczywiście aweczką. Dobra, no miałem tutaj na niego 70, ale troszkę więcej zużyłem, albo dobra, już nie idziemy tam, bo powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, czy ta karuzela mi da do końca level, na tego jeszcze wydamy ze 100, ze 150 i już nie będziemy tutaj więcej powiedzmy się męczyć, albo się uda, albo się nie uda. No kurczę, 0,50 to nie są małe procenty, nie? W sensie, jakbyśmy tutaj byli jakąś, nie wiem, inną klasą, to jakieś mam, no mimo że procenty są jedne i te same, nie ma czegoś takiego, że na jednym 0,50 to będzie więcej, a na drugim mniej, no ale coś mi się tak wydaje, że gdyby to nie był paladyn, to by ten Lucjusz jakoś szybciej padł. No a tutaj 0,50 nie tak mało, zazwyczaj takie lochy nam padają po tam 100-200 grzybkach, no a tu już wydaliśmy tyle i niestety nie możemy postawić tej kropki na D. To jest najgorsze, nie? Najgorsze, że u nas w każdym odcinku praktycznie końcówka wygląda tak, że brakuje nam mało expa do kolejnego levela i my próbujemy coś dobić, na co mamy mniejsze procenty i przez to
tracimy bardzo dużo grzybów, no ale jest jak jest, co zrobić, no tak to wygląda, tym się powiedzmy, o dobra, mamy to, miałem mówić, że tym się charakteryzują moje odcinki, siedzi 355, tu już mamy zwiadowcę, raczej jego nie pokonamy, już nawet nie skanuje, obejrzymy sobie tą walkę, bo troszkę się z nim męczyliśmy, pierwszy krytyk, drugi krytyk, trzeci krytyk, okej, no tu naprawdę, zobaczcie, same kryty. Wszystko to kryty było z naszej strony. Dobra, już wyłączam SF Toolsa, już tu nic nie sprawdzam, ale dobra, siedzi pięknie. Tu muszę w ogóle resecik zrobić, co już chyba mówiłem, ale to sobie zrobimy po odcinku. No i dobra, i teraz topeczka. Wbiliśmy 4 levele, pięknie to wyszło. Teraz sprawdzamy sobie, jak wygląda topka na EU1. No i topka wygląda, no tak, w tym momencie tak. Mamy Marksmana, który ma najwyższy poziom 384. Jak widzimy, gemiki po 1300. On już ma chyba kopalnię setną, jeżeli się nie mylę, więc no potwór, generalnie potwór, jak widzimy. No nie mam, myślę, co dodawać. No itemki ulepszone po razy 12, razy 13. Gemiki bardzo mocne. No i on z takimi gemami te lożki sobie robi jak przecinak. Zwłaszcza, że to jest druid, który teraz jest troszeczkę zbugowany chyba. W dalszym ciągu już nawet przestałem to śledzić. Więc tym bardziej łatwo mu te lożki sobie robić. Mamy link do jego Twitcha. No ale Marksman jest niemożliwy. Jeżeli chodzi o drugą osobę, która ma w ogóle tak mocne gemy i wymaksowaną twierdzę. I ona była w ogóle chyba pierwszą osobą na tym serwerze pierwszym europejskim, to jest Zouzi. Zouzi 10, który gra Magusiem i jak widzimy itemy ulepszone razy 14 i gemiki również po 1200, po 1200 niecałe, tam 1180, 1170, no ale również potwór, również bardzo mocne ma te staty. Zresztą to nawet widać, zobaczcie po ich podstawach, ile oni razy musieli ten legendarny loch robić, że mają, o, do Namo zaraz przyjdziemy, ile oni razy musieli ten legendarny loch robić, że już w tym momencie mają takie podstawy. To jest jakby widać czarno na białym. O, nawet mamy, że pierwsza kopalnia gemów stówka. Dobrze, mamy Sevena, 375 level. No Seven, kurde, Seven te podstawy też ma bardzo. O kurczę, on też ma gemy po 1300. Dobra, czyli Seven chyba też już ma tutaj kopalnię setkę albo coś koło tego. Jezu, niemożliwe to jest. Już nawet pomijając liczbę grzybów, ale zwróćcie uwagę, ile my byśmy musieli czasu poświęcić. Ile w ogóle tego, tych surowcy dropi niewiele, tak szczerze mówiąc. W sensie z tego legendarnego lochu. To weźcie pod uwagę, ile trzeba ten loch legendarny robić praktycznie dzień i noc, tylko po to, żeby te surowce dostawać i skipować te wszystkie budynki. To jest dla mnie, no, niesamowite, ale dobra, no nieważne. Dobrze, mamy również Namo 371 level. No on już tutaj gemiki ma zdecydowanie słabsze od tej pozostałej trójki, natomiast no w dalszym ciągu ma je bardzo, bardzo mocne. Itemy poulepszane razy 12, same legendarne gemy, same legendarne itemki. Zaczął już tutaj stopować lochy, 371 level. Staty też ma niezłe, również nie takie mocne jak koledzy wcześniej, no ale też widać, że troszkę tego legendarnego lożku porobił, no i tak u niego to wygląda, więc tutaj zdecydowanie top 1 paladyn. Mamy również Dreamscape'a, też tutaj gemiki prawie 1000, też same legendarne. No w tej topce wiadomo, będą ludzie, którzy mają nie dość, że same legendarne itemy, to również same legendarne gemiki. Tu jakby myślę, że nic dziwnego. Mamy Litkilla, który również ma same legendy, wbił 2 levele więcej od nas. No i tyle, nie? Można sobie oczywiście topkę prześledzić, czy jest tu jeszcze jakiś paladyn. Mamy jednego paladyna z 354 levelem, też ma same legendarne gemiki, same legendarne itemki, no ale troszkę go tu o jeden level wyprzedziliśmy i tyle. No paladynów za dużo, jak widzimy, w tej topeczce nie ma. Dobrze, gildyjki tak wyglądają, to już tak na szybko, twierdze niezbyt istotne, pupilki w tym momencie tak, ale to myślę, że też no niezbyt istotne, szczerze mówiąc. No i mamy podziemia, również chyba niezbyt istotne, to są takie no dość useless rankingi, dość powiedzmy losowe rankingi. Dobrze, tyle z mojej strony, tyle ode mnie, mam nadzieję, że odcineczek się Wam podobał, bardzo fajny progres, ja jestem zadowolony, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie, jak Wam idzie legendarny loszek, no i jak to ogólnie z Waszej perspektywy wygląda ta rozgrywka, czy macie już wszystkie legendarne itemki, czy macie legendarne kamyczki, jeżeli gracie na nowszych serwerach, no i po prostu piszcie, jestem ciekaw, poczytam sobie chętnie. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!